Pierwsza edycja Międzynarodowego Konkursu Szkła imienia profesora Chorbowego zakończyła się sukcesem. Wpłynęły do nas prace od artystów z różnych krajów Europy, daleko poza nią, można powiedzieć, że z prawie wszystkich kontynentów. 125 zgłoszeń z 19 krajów. Z tego do drugiego etapu przeszła połowa i pozostało tutaj w tym zestawie na wystawie 15 krajów. Laureat pierwszej nagrody głównej, nagrody ufundowanej przez województwo dolnośląskie w wysokości 25 tysięcy złotych polskich i nagrodę tę otrzymuje pan Thorsten Rütz, Niemiec. I feel very, very surprised and honored and happy and lucky, and it is, yeah. You know, there are so many great artists that do fantastic work, and to be the chosen one is a really, really huge honor. Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Jest to stypendium dwutygodniowe, a może i dłuższe, w Pilczak Glass School. I otrzymuję tą nagrodę. Bardzo się z tego cieszę. Pani Emilia Marciarz. To jest zawsze takie wielkie zaskoczenie, jak się dowiadujesz, że coś się wygrało. Naprawdę byłam zaskoczona, ale też przeszczęśliwa, bo naprawdę ta nagroda znaczy bardzo dużo dla mnie. Moja praca powstała w wielu, wielu szkarskich technikach i pracowałam w technikach hutniczych, pracowałam w technikach palnikowych. I jest to bardzo złożony projekt, gdzie też się znajdują drewniane stoły i tak dalej, więc to był bardzo długi proces tworzenia tej pracy, który też jest częścią mojego dyplomu z Akademii Sztuk Pięknych. Dlaczego się zdecydowałam na dział w konkursie? Dlatego, że to jest pierwsza edycja pod patronatem niezwykłego artysty, projektanta polskiego. I to na początku to już była pierwsze co, to było wyróżnienie po prostu, że można wziąć udział w tej wystawie. Nagrodę Muzeum Szkła we Lwowie, udział w Międzynarodowym Sympozjum Szkła Dmuchanego we Lwowie w 2025 roku otrzymuje Dan Mirror ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Nagroda Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, warsztaty w Laboratorium Szkła, Briana Gluszak, Stany Zjednoczone. Nagrodą udziału w 15. edycji warsztatów i sympozjum festiwalu Eglas Festival, który od 15 lat odbywa się tutaj na pograniczu karkonosko-izerskim w Kutach po polskiej i po czeskiej stronie. A nagroda ta idzie do Su Jun Kim z Korei. Dolny Śląsk to takie centrum kulturowe, z którego też wyrosło szkło. To olbrzymia tradycja historyczna szkła artystycznego. To ważny ośrodek dzisiaj, w którym skupiają się też artyści. To muzeum, które się jako jedyne w Polsce aż tak profesjonalnie specjalizuje w szkole artystycznym. Szukaliśmy coś ciekawego i coś, co będzie, nie wiem, tak szukaliśmy jakości. Świetne miejsce, no i po prostu pierwszy raz taki konkurs imienia Chorbowego. Ja studiowałam w jego pracowni. Taki konkurs jest ogromnym wyróżnieniem. Bycie w gronie laureatów to dla mnie naprawdę ogromna, ogromna radość. Muzeum Karkonoskie, znane z największej w Polsce kolekcji szkła artystycznego, z jednej z najważniejszych w Europie, dziś prezentuje to, co współcześnie dzieje się w sztuce szkła. Wystawa czynna do końca sierpnia. Dziękujemy wszystkim artystom, którzy wzięli udział w pierwszym Międzynarodowym Konkursie Szkła imienia profesora Chorbowego i liczymy na jeszcze liczniejszy udział i zainteresowanie drugą edycją, która planowana jest już w roku 2025.